moi drodzy, witam w odcinku, na którego pomysł nie wpadłam sama, podsunęliście mi go wy. I to jest ogólnie bardzo ciekawy temat, zainteresował mnie, więc stwierdziłam, że go nagram. Czyli takie red flags, komu nie oddałabym szczeniaka z mojej hodowli, co budzi niepokój we mnie u przyszłych właścicieli. I tutaj chciałam jeszcze taką notkę zrobić na wstępie, że to są takie moje personalne odczucia, być może trochę powierzchowne, ale tak naprawdę jak wybieram przyszłych właścicieli szczeniąt, to nie mam możliwości dogłębnie ich poznać, więc muszę ufać intuicji. Więc tak troszeczkę tą moją intuicją się kieruję. Być może moje przekonania są mylne, no ale to też wiecie, jakby jest tylko moja opinia, każdy ma swoją inną, jakby każdy hodowca też ma inne kryteria, jeżeli chodzi o dobór właśnie przyszłych właścicieli, więc ja po prostu dzisiaj podzielę się z Wami tymi moimi. Oczywiście jak tylko usiadłam do nagrywania, to w tle toczy się wojna Maisie z Sassy, więc jakbyście się zastanawiali, co to za odgłosy gdzieś tam w tle, to tak, jest to walka Shetlandów. Pierwszy red flag będzie dość oczywisty dla osób, które są tutaj z nami dłużej i chodzi tutaj o to, że ja hoduję psy predysponowane do agility i też chciałabym, żeby właśnie przyszli właściciele też byli związani z tym sportem. I absolutnie nie chodzi mi tutaj o żadne ambicje i nie to, że chciałabym gdzieś te psy widzieć w przyszłości na mistrzostwach, nie wiadomo jakich. Chodzi tutaj o sam fakt, że jednak są to psy użytkowe, są to psy pracujące i też, żeby takim psom sprostać, to trzeba wiedzieć, jak to zrobić, trzeba wiedzieć, jak podejść do ich wychowania, szkolenia i jeżeli ktoś nie ma takich umiejętności, nie ma doświadczenia, nigdy nie trenował, to w tym momencie może sobie po prostu z takim psem nie poradzić. Border Collie to są psy, które kochają pracę, one kochają wykonywać zadania i tak naprawdę dla nich ta współpraca z człowiekiem jest bardzo ważna i też nie widzę sensu właśnie w braniu takiego psa tylko po to, żeby był zwykłym członkiem rodziny, bo to kompletnie nie ma sensu i ten pies się męczy z Wami, bo nie są jakby zaspokojone jego podstawowe potrzeby i też Wy męczycie się z tym psem, bo on ma duże popędy, chce jakieś tam różne rzeczy ganiać, nudzi mu się, wyszukuje sobie zajęcie, więc to kiepsko działa w dwie strony, w związku z tym właśnie dla szczeniaków szukam takich typowo osób ze sportowego środowiska. Kolejny red flag dla mnie to jest ilość posiadanych psów. Ja sama mam 4 psy i uważam, że to jest dużo, 4-5 to jest dużo i faktycznie potrzeba sporo czasu, żeby równo im rozdysponować tą uwagę na treningi, pielęgnacje, wiadomo, że spacery są później wspólne, ale to i tak cały czas jest bardzo dużo czasu. Dlatego nie wyobrażam sobie, że ktoś jest w stanie podzielić swój czas, gdzie doba ma tylko 24 godziny plus jeszcze zazwyczaj i pracujemy zawodowo i mamy też inne obowiązki na przykład 10 albo 15 psów, więc dla mnie to jest awykonalne, żeby przy takiej ilości psów być w stanie poświęcić im uwagę. Rozumiem, że są różne sytuacje i tak na przykład hodowcy Sassy mają sporą liczbę psów, ale to jest rozdysponowane między 4 dorosłych członków rodziny, no ale mimo wszystko, jeżeli ktoś się do mnie zgłasza i szuka szczeniaka i pisze mi, że ma tych psów 10, to jakoś nie wyobrażam sobie, żeby mój szczeniak był 11 i dostał odpowiednią ilość uwagi, więc jakby z automatu u mnie właśnie takie osoby odpadają. Kolejny red flag dla mnie to jest, kiedy ktoś się do mnie zgłasza i szuka psa do frisbee. Wiem, że wielu z Was jest fanami tego sportu, ja osobiście jestem jego antyfanem i zanim wyjdę na hipokrytkę, to powiem Wam, że tak, jako nastolatka sama posiadałam w domu zestaw dysków, kiedyś nawet raz wystartowałam w zawodach frisbee, natomiast później, po latach, moja perspektywa się zmieniła, teraz frisbee mi się kojarzy z pościeranymi zębami od tych rotujących dysków i też niestety, ale z brzydkimi upadkami przy próbie ich złapania i nie zrozumcie mnie źle, bo tak naprawdę agility też jest kontuzjogennym sportem, wiadomo, że pies może spaść chociażby z kładki, z palisady, natomiast mimo wszystko nie obraca się wtedy w powietrzu w dziwnej pozycji, jest to troszeczkę inna wysokość, jest to bardziej kontrolowany sport i po prostu mnie na dzień dzisiejszy frisbee przeraża w pewnej kwestii. I dlatego też nie wyobrażam sobie właśnie, żeby mój szczeniak do takiego domu, gdzie później będzie trenował frisbee, miał trafić. Oczywiście to nie jest tak, że wpisuję w umowie, że ludzie nie mogą kompletnie rzucać psom frisbee, więc oczywiście mogą sobie wyjść, porzucać, wszystko z umiarem jest dla ludzi. Natomiast jakby stricte psa do takiego trenowania regularnego frisbee po prostu bym oddać nie chciała.
Kolejny red flag dla mnie to są osoby z bardzo wygórowanymi ambicjami. Czyli takie osoby, które mają już tam listę swoich osiągnięć, którą mi wysyłają i mają też już plan na tego psa, jakim to on mistrzem nie zostanie, gdzie nie będą biegać, co będą z nim robić. I jakby wiadomo, że każdy z nas trenuje i chce widzieć te sukcesy, jeździmy na zawody, fajnie jest osiągać jakieś rezultaty. Natomiast jest różnica pomiędzy trenowaniem i cieszeniem się z rezultatów, a trenowaniem i taką wizją, że koniecznie w związku z tym musimy coś osiągnąć i kiedy nam się to nie udaje, to jesteśmy mega zawiedzeni. I często niestety spotkałam się z taką sytuacją na zawodach, gdzie osoby, które miały ogromne ambicje i po prostu im coś nie wyszło, tą swoją frustrację przerzucali niestety na psy. Kiedyś pamiętam na Mistrzostwach Polski była taka dziewczyna, która właśnie bardzo ambicjonalna też dziewczyna, która biegła i na ostatniej przeszkodzie pies zrzucił jej tyczkę. I ta dziewczyna od razu wściekła się na psa, popłakała się, bo to były zawody jakieś tam rangi Mistrzostwa Polski. Pies był kompletnie zdezorientowany, nie wiedział tak naprawdę o co chodzi, bo pies się starał. Każdemu może się zdarzyć potknięcie na ostatniej przeszkodzie. To są tylko zwierzęta. I w tym momencie od właścicielki dostał atak frustracji. I ja rozumiem, że każdy może mieć gorszy dzień, natomiast jakby jeżeli znam takie osoby i widzę właśnie, że jest dużo tej ambicji w nich, to nigdy nie wiem, czy akurat nie trafię właśnie na taką osobę, która dąży trochę do celu po trupach, która później za ten brak swoich sukcesów będzie obwiniać właśnie psa, więc po prostu z automatu wolę, żeby szczeniaki nie szły do takich domów. Zawsze też jest tak, że treningi agility to jest tylko jakiś wycinek z życia psa, a tak naprawdę większość życia tego psa to jest po prostu codzienność i ta codzienność będzie go otaczać i dla mnie ważniejsze jest to, czy pies faktycznie będzie miał fajną rodzinę, fajne życie codzienne, spacery, jakiś taki fajny balans, niż to, czy będzie jakieś tam rezultaty na tych zawodach osiągał, to dla mnie jakiegoś większego znaczenia nie ma, więc właśnie szukam kogoś, kto przede wszystkim szuka przyjaciela po prostu dla rodziny i przy okazji trenuje, niż kogoś, kto jakby traktuje psa jako taką maszynkę do sportu, do zdobywania sukcesów. Dlatego też nie mam problemu z tym, żeby powierzyć szczeniaka osobie, która wcześniej nie miała border collie, ale jest już związana z agility, ma jakieś doświadczenie z samym trenowaniem, ze szkoleniem psów, z ich wychowaniem, więc wiem, że sobie poradzi z takim psem, a jednocześnie to właśnie będzie taki fajny balans w jego życiu pomiędzy treningami, a właśnie taką fajną codziennością. Kolejny red flag dla mnie to są osoby, które mają idealnego psa w głowie i chcą, żeby szczeniak dopasował się idealnie do tego obrazka, czyli dostaje taką listę cech, które pies koniecznie musi posiadać, z zapytaniem, czy te moje szczeniaki takie będą, czy nie. I tutaj też wiadomo, że każdy gdzieś tam z nas ma jakiś idealny typ psa, chciałby, żeby był taki, taki, a nie inny. I gdzieś tam mamy jakieś oczekiwania, wiadomo, że jak szukamy konkretnego miotu, to też z jakiejś tam przyczyny, bo rodzice nam się podobają z różnych względów. Natomiast jeżeli szukamy psa i chcemy go wpiąć w takie bardzo ścisłe ramy, no to to się nie uda, dlatego że genetyka niestety jest okrutna i to nie jest armia klonów, to też nie jest fabryka, gdzie jesteśmy w stanie tego psa zaprogramować. Psy wychodzą różne i może się nawet zdarzyć taka sytuacja, tak jak przypadkowo teraz, gdzie ten miód jest powtórzony i poprzednie szczenięta były totalnie inne, na przykład jeżeli chodzi o znaczenia, bo miały dużo mniej białego, niż ten miód urodzony teraz, więc teoretycznie rodzice byli tacy sami, a zestawienie jednak wyszło troszeczkę inne. Często też to, jaki w ogóle pies będzie w przyszłości, bardzo mocno zależy od właściciela i od tego, jak on tego psa ukształtuje. I ja na przykład często spotykam się z takim zjawiskiem, gdzie są osoby, które mają kilka psów pod rząd, które są wspaniałe, a są osoby, które na przykład mają już któregoś psa z kolei i mają z nim te same problemy. I tutaj zapala się taka lampka, że prawdopodobnie nie jest to kwestia psa samego w sobie i jego cech wrodzonych, ale też jakby predyspozycji właściciela i sposobu, w jaki on tego psa prowadzi, w jaki go wychowuje, że ten pies nabywa jakieś konkretne cechy, a nie inne. I też na zawodach się zdarza, że obserwuję takie duety, którym idzie świetnie, dogadują się super na torze, mają świetne rezultaty, po czym ta osoba bierze kolejnego psa i totalnie nie jest w stanie się z nim dogadać, bo ten pies jest zupełnie inny, ona nie jest w stanie się do niego dostosować i następuje klops, więc tak naprawdę
Dużo zależy od wielu czynników. Jeżeli ktoś jest nastawiony na to, że będą jakieś pewne ramy i koniecznie i on, i ten pies muszą się w nie wpisać, to będzie ciężko później to po prostu przełożyć na rzeczywistość. Ja mam 4 psy, które są totalnie różne. Musiałam się do nich dostosować. Do każdego mam troszeczkę inne podejście, głównie też w treningu i na co dzień tak samo. Więc to jest totalnie loteria też, jakiego traficie psa. Bo często jest tak, że rodzice mają pewne cechy, ale później trafia się wam szczeniak, który gdzieś tam odziedziczył coś zupełnie innego, jest zupełnie inny. No i zostajecie z tym psem na co dzień, musicie sobie z nim radzić. No i pytanie, jakie macie podejście? Czy dostosujecie się, zaakceptujecie to i będziecie sobie z nim budować fajną relację na bazie tego, co już macie? Czy będziecie chodzić i narzekać na zasadzie, że no, ja chciałem takiego, a nie innego psa, on taki nie jest, no i co teraz? No, niestety, ale na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Kolejny red flag dla mnie, jeżeli ktoś już widział poprzedniego psa z mojej hodowli i chce dokładnie takiego samego psa. I są takie osoby, które piszą, że a, bo one znają tego i tego psa, on jest z mojej hodowli, one chciałyby dokładnie takiego samego psa. No i tutaj wracamy tak naprawdę troszeczkę do tego poprzedniego punktu. Po pierwsze, ja nie jestem w stanie wyhodować klonów, każdy miot jest inny, szczenięta w jednym miocie też są różne. Plus też bardzo dużo zależy od konkretnego właściciela tego psa. I często jest tak, że widujemy na przykład na zawodach psy, które są ekstra świetne i wspaniałe, ale w dużej mierze to jest zasługa po prostu ich wyszkolenia, wykorzystania ich potencjału, a nie tego, że one mają jakiś wrodzony talent. Kolejny red flag. Osoby, które mają dziwne posty na Facebooku. I to ogólnie może zabrzmieć trochę śmiesznie, ale ja już Wam mówiłam w poprzednim Q&A, że głównie jakby ogłaszam moje mioty na Facebooku i też ponieważ właściciele często są z zagranicy, w ten sposób się z nimi komunikuję. I pierwsze, co robię, jak ktoś do mnie pisze, weryfikuję, co on tam na tym Facebooku wstawia. Ogólnie totalnie mnie nie interesuje, czy ktoś jest lewicowy, prawicowy, jakie ma poglądy, bo to nie ma wpływu na to, jak będzie się zajmował psem. Ale czasem, jak zaglądam na tego Facebooka, to widzę jakieś bardzo dziwne posty, dziwne kwiatki, jakieś dziwne udostępnienia, które sprawiają, że albo zaczynam wątpić w intelekt tej osoby, albo zastanawiam się, czy jest na tyle odpowiedzialna, żebym mogła jej tego psa powierzyć. Więc Facebook dużo mi powie właśnie o takiej osobie, szczególnie jeżeli są takie osoby, które są bardzo ekstrawertyczne i dużo tam udostępniają, bo wiadomo, że czasem zdarzają się takie, które mają zdjęcie profilowe i koniec, więc za dużo się o nich nie dowiem, ale są takie, które zamieszczają mnóstwo postów i z nich jestem w stanie wiele wyczytać. Kolejny red flag dla mnie to są osoby, które kupują psy na raty. I ja na szczęście, ponieważ mam taką dość wąską branżę, to w ogóle praktycznie nie spotykam się z takim pytaniem, ale kiedyś się spotkałam, że właśnie ktoś spytał o raty i totalnie jakby sprawiło to, że z defaultu odrzuciłam tą osobę. Nie dlatego, że potrzebuje pieniędzy, ale dlatego, że ta osoba potrzebuje pieniędzy, bo jeżeli chce kupić psa na raty, to znaczy, że ich nie ma. A jeżeli ich nie ma, to jakim cudem zapłaci za jego potencjalne leczenie, utrzymanie, szkolenia? Wiecie, tak naprawdę, kiedy oddaję tego psa do nowego domu, w każdej chwili coś mu się może stać. Może złamać nogę, może mieć wypadek. Dużo różnych rzeczy może się wydarzyć, będzie mu potrzebne leczenie, które tanie nie jest i jeżeli ta osoba w tym momencie nie ma tych kilku tysięcy, żeby przeznaczyć je na zakup psa, to jak poradzi sobie w sytuacji, kiedy właśnie takie oszczędności będą jej potrzebne? No bo umówmy się, że jakby pies rasowy nie kosztuje mało, ale to też nie jest taka suma, która jest bardzo duża. Wiadomo, że ona będzie bardzo duża dla młodej osoby, która dopiero zaczyna pracę, albo na przykład dla osoby, która gdzieś tam, ja pamiętam, jako nastolatka zbierałam właśnie na psa, pracując gdzieś tam w różnych miejscach i kolekcjonując różne pieniądze jakby z różnych okazji i zbierałam na tego swojego pierwszego psa. Natomiast rodzice zadeklarowali mi, a właśnie, uzbierałam w ogóle jako nastolatka i rodzice też zadeklarowali mi pomoc w jego utrzymaniu. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby dorosła osoba pisała do mnie z zapytaniem o kolejnego psa zazwyczaj, bo już jakieś posiada i nie posiadała tych kilku tysięcy złotych oszczędności, które no jakoby powinny dla niej na co dzień być zabezpieczeniem. I wiadomo, że są różne sytuacje, może akurat ta osoba jest spłukana, bo coś tam się wydarzyło, później sobie ten budżet odbuduje, ale tak jak mówiłam na początku, muszę niestety dość płytko oceniać ludzi, żeby ocenić po prostu, jaki to będzie dla szczeniaka najlepszy i kieruje się jego dobrem, więc po prostu taką osobę z automatu bym odrzuciła.
Oczywiście też to, że ktoś dzisiaj na koncie ma nie wiadomo ile pieniędzy i jest w stanie zapewnić temu psu takie zaplecze w przypadku, kiedy coś się stanie, nie oznacza, że jutro też te pieniądze będzie posiadał, bo to oczywiście jest sytuacja, która może spotkać każdego. Są różne sytuacje w życiu, no ale wiadomo, że to są zdarzenia losowe, a tutaj jednak to nie jest zdarzenie losowe, to jest moment, w którym chcemy kupić psa, więc jakby jesteśmy przygotowani na tą ewentualność, a po prostu nie mamy na niego pieniędzy. Kolejny red flag to są dla mnie osoby, które narzekają na psa, którego aktualnie posiadają. Czyli piszą do mnie z tekstem pod tytułem, że no, bo oni to już mają psa, z którym sobie trenują i teraz chcą nowego psa, bo ten stary to jest taki, 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 więc chcą, żeby nowy był inny. Więc to dla mnie automatycznie jest powód, żeby takie osoby skreślić z listy chętnych. Jakby wiecie, nie mówię tutaj o sytuacji, gdzie ktoś pisze, że nie wiem, jego pies już jest stary, więc niedługo nie będzie mógł trenować, albo miał kontuzję, która go wyklucza, więc w związku z tym szuka nowego psa. Nie, 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 o takich osobach tutaj nie mówimy. Mówimy na przykład o osobach, które piszą do mnie na zasadzie, że ich starszy pies to się szybko frustrował i był miękki, więc oni by teraz chcieli takiego, który będzie twardy i który się nie podda w tej pracy, więc dla mnie to jest od razu taka lampka, która gdzieś tam się pali, że znowu sprzedaję szczeniaka, który jest żywym organizmem, nie wiadomo jak on się ukształtuje i w tym momencie ja nikomu nie dam gwarancji, że ten pies taki będzie, plus jeżeli ktoś ma jakieś takie wygórowane oczekiwania, których poprzedni pies już nie spełnił, to też dla mnie jest to znak, że jak ten pies do niego trafi, to znowu z tym nowym psem też będzie coś nie w porządku. Oczywiście, że jest tak, że ja też mam w moich psach takie cechy, które mnie wkurzają i tak na przykład u Sasi wkurza mnie to, że ona wyżywa swoją frustrację na haja, totalnie to ulewa i jakby mogłaby jej zwrócić uwagę, to by nam wiele rzeczy ułatwiło, ale tego nie robi. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby napisać do kogoś i jakby w pierwszych słowach, gdzie przedstawiam mojego psa, narzekać na niego, że jest taki, a nie inny, w związku z tym szukam mu zastępstwa. Tym bardziej, że idealne psy istnieją tylko w ładnych zdjęciach i w zmontowanych filmikach, a tak naprawdę każdy pies gdzieś tam na jakimś etapie swojego życia będzie miał albo jakiś problem, albo jakąś wkurzającą cechę, którą trzeba będzie przepracować. Niestety, ale ja się jeszcze nie spotkałam, żeby gdzieś wystąpił jakiś ideał. Więc to są wszystkie red flagi, które tak na szybko przyszły mi na myśl. Jeżeli macie jakieś swoje, to dajcie znać w komentarzach, albo też możecie mi dać znać, co sądzicie o moich, czy są jakieś wygórowane, albo może nie mam racji. Tak czy inaczej, to by było na tyle. Jeżeli też chcielibyście, żebym o czymś pogadała Wam do kamery, jeżeli coś Was ciekawi, to też dajcie znać. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.